gniewaj się, Fluttershy. Nie chciałam się spóźnić na naszą sesję w spa. To co zwykle? Padniesz z wrażenia, gdy ci powiem, co mnie spotkało. Czy wszystko w porządku? O tak, jak najlepszym. Wyszłam właśnie z salonu w moim najnowszym kapeluszu i kto na mnie wpadł na ulicy? Sama fotofinisz! Fotofinisz? Robi najlepsze zdjęcia mody w całej Equestrii. I wiesz co? Zobaczyła mój kapelusz i powiedziała, że jest awangardowy! Jak to miło z jej strony. Była nim zachwycona i teraz chce zrobić sesję zdjęciową w moim salonie! To cudownie! Wyobrażasz sobie, jakie to może być ważne dla mojej kariery? Och, Rarity, naprawdę ogromnie się cieszę. Ale będzie mi potrzebna jakaś dobra modelka. Modelka z wdziękiem. Modelka z klasą. Taka modelka jak ty. O, nie wiem, co powiedzieć. To dla mnie jedna szansa na milion. Oddałabyś mi wielką przysługę. Naprawdę mi schlebiasz. Nikt inny nie ma takiej elegancji i gracji. Ale... nikt inny. Są kucyki lepiej przygotowane. Proszę! Z większym doświadczeniem. Proszę! Lubiące być centrum uwagi. Tak bardzo cię proszę! O, skoro aż tak ci na tym zależy, to już niech będzie. Och, dziękuję ci z całego serca. Jesteś najlepszą przyjaciółką na świecie. Och, co za cudowne miejsce na wspólne spędzanie czasu. To prawda. Ale tak się bałam, że nie zgodzisz się mi pomóc, że nie mogłam się odprężyć. Chyba wychodzi mi pypeć. A, jest na to rozwiązanie. To co zwykle! Mój mały kucyk, mój mały kucyk. Mój mały kucyk, z nim co dnia przyjaźni czuję smak. Mój mały kucyk, kiedy ujrzę go, to pędzę jak wiatr. Czułe serce, magii czar. Naszej przyjaźni wielki dar. Mamy razem przygód moc w krainie marzeń. Razem dzięki nam. My Little Pony. Przyjaźń to magia. W zielonym ci nie do twarzy. Trzeba ją olśnić wyszukanym stylem. Olśnić wyszukanym stylem? Światła! Jeśli nie widać blasku cekinów, ten strój traci cały urok. Na głowę więcej piór. Pinkie Pie, więcej piór! Cekiny! Więcej cekinów! Jeszcze wstążka! Nie, bez wstążek! Nie, ze wstążkami! O, dół się znowu odpruł! Szpilki, proszę! Dziękuję, że mi pomagacie. Wiem, że jestem nieznośna, ale to wszystko przez te nerwy. O, czy to nie boli? Mam łuski. Nic nie czuję. A nawet gdybym czuł, to zniosę każdy ból, byle być blisko tej najcudowniejszej istoty na świecie. Zdradzę wam tajemnicę, ale musicie przyrzec, że nikomu ani słowa. Obiecuję. Jak bum, cyk, cyk, tralala, niech mi w oko wleci ćma. Żywię uczucia do Rarity! Nic nikomu nie powiem! Zastanów się, cała Equestria już wie, że... Twilight! Obiecałaś Spike'owi, że nic nie powiesz! On ci zaufał! Zdradzić zaufanie przyjaciela to stracić przyjaciela na zawsze! Ale... dziupna kłódka! Milczę jak kamień, ale jestem przekonana, że Rarity się połapie. To ja! Oto finisz! Witajcie. Chcę tylko powiedzieć, że to zaszczyt. Zaczynajmy. No cóż. Bądź olśniewająca. Tak. Pokaż fotofinisz, co umiesz. Nie. Tak. Nie. O tak. Nie! Tak!
Dosyć! To ma być sesja zdjęciowa? Tak mi przykro. Starałam się. Tych piór było za dużo, no i te błyszczące cekiny. Jak mogłam myśleć, że zrobię na niej wrażenie? Zdaje się, że ja, fotofinisz, znalazłam nową gwiazdę mody tu w Ponyville. Serio? Tak, serio. Ja, fotofinisz, zamierzam pomóc jej zalśnić na nieboskłonie Equestrii. Jutro sesja zdjęciowa w parku. W drogę. Słyszałyście to? Chce mi pomóc zalśnić na nieboskłonie Equestrii. Och, Rarity, tak się bałam, że wszystko zepsułam. O, no coś ty. Wiedziałam, że będziesz świetna. Nie, 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 tak! To jest po prostu super. Fotofinisz będzie zachwycona. Jest ci w tym tak do twarzy. Och, nie wiesz nawet, jak się cieszę. Tylko nie zapominaj o nas, kiedy już będziesz największą projektantką Equestrii. Nie zapomnę. Tu będzie dobrze. O, nie, 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 nie. Chcę mieć modelkę w czymś prostym, w czymś zainspirowanym naturą. Dokładnie o tym myślałam. A, daj mi jedną chwilę, zaraz znajdę coś stosownego. Nie, to nie będzie konieczne. Ale jeśli zamierzasz mnie wywindować na nieboskłon Equestrii, to chyba powinnam dobrać jakiś strój, co? A kto mówił, że to ciebie chcę lansować? Ja chcę pomóc jej zabłysnąć. Ona jest moją gwiazdą. Ty, odejdź. O! Nie mogę tu zostać. O, ale po prostu musisz. Fotofinisz chce z ciebie zrobić gwiazdę. To twoja wielka życiowa szansa. Wiem, że obie myślałyśmy, że to będzie moja szansa, ale nie wolno ci jej zmarnować. Musisz to zrobić dla mnie. Słyszałaś? Musisz! Koniecznie! Fluttershy! Już czas zaczynać czary. Och, cudownie. Jesteś delikatna jak kwiat. Znacznie lepiej wyglądasz bez tych piór i cekinów. No jak? No jak? Nijak. Ona chce pracować z Fluttershy, nie ze mną. Och, Rarity, tak mi przykro. Możemy ci jakoś pomóc? Dzięki. Chciałabym zostać sama. Wy dokąd? Ona chce być sama. Co? Sama to nie znaczy beze mnie. Zetrzeć róż. Dodać róż. Zetrzeć. Dodać. Świetnie. Och, cudownie. Ona nawet kichać umie z wdziękiem. Odejdź. Jak się czujesz? Radosna, zadowolona, dogłębnie poruszona? W nerwach. W nerwach? Chyba żartujesz. Co to jest tłumy ciekawskich kucyków, które śledzą każdy twój krok i cię osądzają? No już, ruszaj. Możesz zabić Rarity. Dasz sobie radę. Naprzód. Dwa zły. Śmiało. Jest urocza. Pełna wdzięku. W sam raz do mojej nowej reklamy. Thank you.
się nazywa popularność. Naprawdę ogromnie się cieszę. Na pewno bawisz się jak nigdy. O tak, jak nigdy dotąd. Fluttershy, gdzieś ty się znowu schowała? Mamy imprezę na placu. Widzimy się w spa, tak jak zawsze? No jasne. Nie mogę się doczekać, kiedy mi o wszystkim opowiesz. To za mną się powinien uganiać tłum fanów na ulicy. Witam w butiku Karuzela. Jeszcze tu jest? Bo ponoć tu była. Niestety, już wyszła. Ale szczęście wam sprzyja. Mam dziś przecenę moich najlepszych narzutek. A ktoż ty? Rarity, rzecz jasna. Nie słyszałam o takiej. Nie chciałabym się chwalić, ale to moje największe odkrycie. Fotofinisz? Jest taka naturalna przed obiektywem. Fotofinisz? Wystarczy wycelować aparat, by uchwycić to coś. Fotofinisz? Nie chciałabym ci przerywać, ale robi się późno. Jak ja mogłam zapomnieć? Idziesz dziś na premierę baletu. Cała śmietanka towarzyska tam będzie. O, ja myślałam o spotkaniu z przyjaciółką. Drogę. O, siedzę tu już tyle czasu, że aż mi się kopytka pomarszczyły. Ale cóż, Fluttershy robi teraz wielką karierę i nie ma czasu dla starych przyjaciół. Ma wiele nowych zobowiązań. No jasne, że ma. Jest przecież gwiazdą na nieboskłonie. Żeby tak spadła jak ten meteor. Rarity, ona jest twoją przyjaciółką. No tak, wiem. I powinnam się cieszyć, ale tymczasem zżera mnie zazdrość. Obiecaj mi, proszę, że nic jej nie powiesz. Proszę, 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 proszę! Masz moje słowo. Zawieść zaufanie przyjaciela to stracić przyjaciela. Dziur na kłódkę! Ojej, wyglądasz pięknie. Nie jestem może słynną modelką, ale to nie znaczy, że nie mogę się czasem odstawić. Rarity, przepraszam cię za... No nie, tylko mi nie mów, że już poszła. Niestety. O, to nie do zniesienia. Jestem taka wściekła, że mogłabym krzyczeć. Lepiej ci? Nie. Powiedzieć ci coś? No jasne. Tylko ani słowa, Rarity. Obiecuję. Jak Pinkie Pie? Jak bum, cyk, cyk, tralala, niech mi w oko wleci... Nie lubię być modelką. Nie, nie cierpię być modelką. Wprost nie cierpię być w centrum uwagi. Ale Rarity twierdzi, że muszę to robić. Więc muszę. No muszę. Nie ma wyjścia. Och, poważnie? No cóż. Jeżeli chcesz znać prawdę, to Rarity... Co mi chciałaś powiedzieć? Ciup na kłódkę! Nie, nic. Tak sobie myślę. Jeżeli nie chcesz być modelką, to może odejdź. No coś ty, nie mogłabym tego zrobić. Dla Rarity to tak wiele znaczy. Ale ona mówiła... O! Gdyby nie to, że tak się spodobałam, Fotofinisz wcale by mnie nie chciała. Znalazłaby kogoś innego z tym czymś. Pewnie masz rację. No tak. To takie oczywiste. To Fluttershy! Nie rozumiesz? Sama z siebie Fluttershy nigdy nie da plamy. Ale jeżeli jej pomogę się wyłożyć na następnym pokazie mody, to nikt jej więcej nie zaprosi. I tak Fluttershy przestanie być modelką, Rarity przestanie być o nią zazdrosna, a ja się uwolnię od cudzych tajemnic. Doskonały plan! Nikomu o tym ani słowa. Obiecujesz, że nie wypaplasz? Znaczy, że obiecujesz, czy że nie? No, tak! Właśnie dlatego zasunęłam peszczek!
Obróciłam klucz, wykopałam dół, zakopałam klucz, zbudowałam dom nad dołem z kluczem i zamieszkałam w domu nad dołem. Oczywiście. Myślisz, że to się uda? Oni cię uwielbiają. Musimy coś zrobić, żeby przestali. Zostaw to mnie. Zobaczymy, o co tyle zamieszania. Może bić brawo po takiej kompromitacji. Co za wdzięk! Co za gracja! Jakie świeże podejście do prezentacji na wybiegu! Brawo! Kto powtarza te brednie? To ona! Jednorożec tej wytwornej pelerynce! Brawo! Taka elegantka na pewno wie to i owo o modzie. Cóż, jeżeli ona bije brawo, to ja się przyłączę. Brawo! Tak! Brawo! Coś okropnego, nie do zniesienia. Stałam się jeszcze bardziej popularna. Och, jestem taka wściekła, że chyba coś kopnę. Dlaczego tej Rarity tak zależy na mojej karierze? Och, ale kiedy ona... Powiedz, nic ci się nie stało? Skądże znowu? Co by się miało stać takiej cenionej i lubianej modelce jak ja? Na przykład to, że... Wtedy na wybiegu wszyscy byli dla ciebie tacy okrutni, a ja... O, Fluttershy, tak mi przykro. Ja się cieszyłam. O, naprawdę? No oczywiście, że tak. Ona jest... Zazdrosna! To ja chciałam być gwiazdą, a zostałaś nią ty. Liczyłam nawet w duchu, że się wygłupisz i twoja kariera legnie w gruzach. Ale potem, kiedy cię zobaczyłam, poczułam się strasznie. Jak mogę być taka okropna, skoro ty to tak kochasz? Ale Fluttershy wcale... Kocham? Och, Rarity, nie cierpię być modelką. Serio? Ze wszystkich sił. No to dlaczego to robisz? Myślałam, że gdy odejdę, to będziesz na mnie zła, że nie chcę lśnić na nieboskłonie Equestrii. A ja myślałam, że mnie uznasz za straszną przyjaciółkę, bo ci zazdroszczę. No co ty? To wprost niesłychane. A wystarczyło powiedzieć prawdę. Już nigdy więcej nie będę ukrywać tego, co czuję. Ja też nie. Jak bumcy, cyk, cyk, tra-la-la, niech mi polecić ma. Byłaś świetna, świetna. Jutro od samego rana mamy 6 nowych sesji zdjęciowych. Naprawdę mi przykro, ale nie będę więcej występować w twoich sesjach. Co? Drogę! Co tu się właściwie stało? Spike się zabujał w Rarity! No proszę, a już tak dobrze ci szło. Co to za cudowne miejsce na wspólne spędzanie czasu. Najcudowniejsze. Moja droga księżniczko, dobry przyjaciel umie dochować tajemnicy, ale nigdy nie powinien ukrywać tego, co naprawdę czuje. Zapisałeś to, Spike? Nie, i ani myślę. Jak mogłaś roztrąbić, że żywię uczucia do Rarity? Masz rację. Nie powinnam była i naprawdę mi przykro. No niech ci będzie. Czy teraz zapiszesz list do księżniczki Celestii? Chciałbym bardzo, ale w tej chwili mam ważniejsze zajęcia. Hej, muzyku,
Wersja polska na zlecenie Mini-Mini Master Film. Reżyseria Agata Gapońska-Bauman. Dialogi Magdalena Dwoja. Dźwięk Elżbieta Mikuś. Montaż Jan Graboś. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fijałkowska. Wystąpili Magdalena Krylik, Julia Kołakowska-Bytner, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Mrozińska, Monika Pikuła, Małgorzata Szymańska i inni. Tekst piosenki Andrzej Brzeski. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol.